W dzisiejszym odcinku zobaczymy sobie, czym jeżdżą nasi widzowie, czym pracują w polu i jakie zestawy posiadają w swoich wirtualnych firmach i wirtualnych farmach. W tej serii będziemy mogli się dzielić swoimi zestawami, swoimi pojazdami, jakimi jeździmy na co dzień w grze, dzielić się screenami, filmami, a na dodatek będziemy się również dzielić modyfikacjami, jakich na co dzień używamy. Wczoraj na fanpage'u napisałem, jeżeli ktoś chce pojawić się w dzisiejszym odcinku, no to proszę bardzo, wysyłajcie screeny i właśnie te screeny już podesłało kilku użytkowników, a jeżeli wy chcecie podesłać swoje zestawy, swoje screeny swoich maszyn rolniczych albo ciągników siodłowych, jak jeździcie w Eurotrucku, czy w Farming Simulator, czy w Spintires, czy w OMSI, czy w innej grze, to link w opisie macie, gdzie możecie składać swoje, że tak powiem, podania, żeby pojawić się w następnym odcinku zestawów widzów. A także teraz nie przedłużajmy i zaczynajmy. Pierwszym użytkownikiem, który wysłał nam swoje screeny, swój zestaw, jest Kuba. Kuba wysyła nam zestaw z gry Euro Truck Simulator 2 i wysyła nam bardzo fajną skanię. Tutaj taką ładnie oświetloną, patrzcie, pomarańczowymi światełkami. Dodatkowo tutaj jeszcze jest druga skania już tak zabudowana takim większym zderzakiem. Wysyła nam również DAFA XF-a, też fajnie ualowanym, patrzcie, taki dość niewyraźny screen. I wysyła nam jeszcze Volvo FH16, widzę, że chyba używa DLC Accessories, Cabin Accessories. Bardzo fajne zestawy, możemy sobie dzisiaj mu ocenić te wszystkie 4 screeny na ocenę, tak 8 na 10, bardzo fajne screeny, dziękuję ci bardzo za wysłanie i lecimy dalej. Drugim wysyłodawcą screenów jest Dominik. Dominik wysyła nam też bardzo fajne screeny, bo wysyła nam fajną skaniurkę. Tutaj widzimy, że używa on modyfikacji SCSL's Cabin Accessories, widzimy tutaj po tej zgrabnej pani w kabinie. Dodatkowo używa on jeszcze bardzo fajnej modyfikacji na DAFA Tkaczykowskiego, bardzo fajna modyfikacja, i na naczepę Adaru. Oczywiście link do tych modyfikacji będziecie mieli w opisie. Dalej, czego używa? Używa też kolejną fajną skaniurkę. No i chyba na tyle. Powiem, że bardzo fajne screeny, za tego DAFA Tkaczykowskiego i tą naczepę adarową damy mu tak 8,5 na 10. No i ostatnią częścią tego odcinku, czyli trzecim użytkownikiem, który podesłał nam screeny tutaj z gry Farming Simulator, jestem ja. Dałem sobie swoje wspaniałe screeny wspaniałego Jeepa i prezentuję tutaj wam wszystkim, jak fajny i kreatywny sposób można szybko przerzucać palety z miejsca A do miejsca B. No i tutaj macie screeny, jak łatwo załadować takie paletki i nie trzeba kupować żadnej przyczepy na palety. Tutaj widzimy lewitujące palety i jak właśnie wtedy jak graliśmy na streamie, jak wujek tutaj ładuje sobie właśnie nawóz do siewnika. Bardzo fajne. I jeszcze kolejnym screenem jest wspaniały Klas Dominator wersji 88, naprawdę wspaniały mod, linki do niego jak zawsze będziecie mieli w opisie, bo bardzo fajny mod, fajnie działa i również go bardzo serdecznie wam polecam. I od razu wam z całego serduszka dziękuję za wysłuchanie tego filmu. Jeżeli chcecie więcej tych filmów, to zostawcie koniecznie łapkę w górę. Tak, myślę, że jak zostawicie tak 1000 łapek w górę po tym filmem, to będę uradowany niezmiernie. Pamiętajcie o subskrypcji pod kanałem, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. I link w opisie oczywiście do formularza, żeby wysłać nam screeny. I pamiętajcie, jeżeli używacie w tych zestawach jakichś modów, to podajcie koniecznie linki do tych modów. Ja wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie tego filmu i zapraszam na kolejnej bijecie naszego fanpage'a, bo tam zawsze fajne info przedpremierowo. I jest fajnie. Dziękuję wam jeszcze raz serdecznie za wysłuchanie i zobaczcie nasze kolejne inne filmy, jakie mamy na kanale. Do zobaczenia!